Lewandowski strzela gole dla Kaczyńskiego. Do takiego przełomowego odkrycia doszedł wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor habilitowany Wojciech Krzysztofiak. Zdaniem tego radzieckiego uczonego, zwycięstwa reprezentacji Polski wzmocnią falę brunatnego nacjonalizmu zalewającą nasz kraj i dlatego też z antykaczystowskiego punktu widzenia polskim piłkarzom należy życzyć przegranych oraz kompromitacji sportowej. Towarzysz Krzysztofiak odkrył również, że tym, co odróżnia naszą reprezentację piłkarską od większości drużyn startujących w Euro 2016, jest nieobecność w niej piłkarzy posiadających swoje etniczne korzenie na czarnym kontynencie. Jesteśmy nie tylko biali rasowo, ale również czyści etnicznie. Żaden Emmanuel Oli Sadebe już nie reprezentuje naszego kraju. Co za tym idzie, sportowe sukcesy tej białej oraz czystej rasowo i etnicznie reprezentacji wzmocnią poczucie dumy narodowej i nastrój zwycięstwa nad Europą. Nie można do tego dopuścić. Dlatego każdy polski kibic demokrata powinien dziś trzymać kciuki, by występy na Euro zakończyły się tak jak zawsze. By było tak jak było. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim!